Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Jurassic World Evolution. Dzisiaj mamy 1 marca, więc wracamy sobie oczywiście z naszą kampanią. Kończymy robić Isle Takano. Dzisiaj i w następnym odcinku robimy misję właśnie na tej wyspie, żebyśmy uwinęli się do końca marca z całą kampanią. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dawno kampanii nie było, odeszliśmy sobie troszkę od tematu na potrzeby materiałów z modyfikacji, ale wracamy z kopyta i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Zasubskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz, zostaw łapkę w górę, to bardzo będzie mnie motywowało do dalszej mojej pracy. A tymczasem nie przedłużam dalej intro i lecimy z naszym materiałem. No więc aktywujmy sobie oczywiście misję od naszego ulubionego Izaka. Misja trzecia teoretycznie. Na tej wyspie będzie to misja druga, ale ogólnie od Izaka jest to misja trzecia. Co będzie nagrodą? Żyrosfery. Fajna sprawa. A zatem musimy sobie oczywiście w Research Center odblokować gen Savanna. Gen jest to oczywiście modyfikacja wyglądu, czyli w Research Center. Rozpoczynamy. I co my tutaj musimy zrobić? Mozazaur with Savanna skin. Parazaurolof ze skinem Savanna. Czy ja mogę zrobić sobie te dinozaury? To jest podstawowe pytanie. Czy ja muszę sobie coś odblokować? Parazaurolofa prawie mam. Okej. Okay. Ale nie mam mozazaura w ogóle. A nie lubię tego dinozaura. Czyli musimy się postarać, żeby sobie wytworzyć Parazaurolofa. Gdzie możemy Parazaurolofa zdobyć? Tu nie. Tu mamy Parazaurolofa i Gallimimusa. Okej. Tu jest Archeomnitoninus. Bardzo fajny dinozaur, bardzo go lubię. Torozaur nie. To jest mozazaur, okej. I lecimy sobie jeszcze po Parazaurolofa. I za chwilę prawdopodobnie będziemy już mieli Parazaurolofa. My w tym czasie możemy w sumie zająć się robieniem wybiegu dla nich, w międzyczasie kiedy nam się wytwarzają skamieliny. Tu mamy Triceratopsy, tu mamy Strudoimimusy. Okej, czyli w sumie jeżeli byśmy na przykład dali mozazaury sobie tutaj, a tutaj na przykład Parazaurolofy, to chyba nie będzie żadnego problemu. Jedno i drugie niestety, ale musi żyć w stadzie, także potrzebujemy minimum 4. Chyba 4 powinny już wystarczyć, żeby one były zadowolone. Nie jestem pewien co do mozazaurów, bo akurat mozazaura rzadko robiłem. To jest nasz wybieg z Deinonymusami. Deinonymus, zwał jak zwał. Grunt, że wiemy o co chodzi. Mały, prowizoryczny, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, z kampanii, która również wymagała od nas zdobycia genu tych dinozaurów i wytworzenia ich. Okej. Może wejdźmy sobie w Research Center, żeby nie marnować czasu. Dysponujemy całą masą pieniędzy, które możemy sobie zagospodarować, ale widzę, że już mam tutaj wszystkie ulepszenia zrobione. Jakiej skamieliny nie mam odblokowanej? No, niech będzie, zawsze to jeden dodatkowy gatunek. To może aktywujmy sobie w takim razie jakiś kontrakt już, żebyśmy mieli do następnej misji. Tym razem pani doktor nam została na koniec. No, to wydaje mi się, że jak będzie w czasie robienia tej misji, przypadkiem również zrobimy sobie notowania dinozaurów na poziomie 2 gwiazdek. No jak widzicie, nie, ten park generalnie już niby jest funkcjonalny, niby już żyje sobie samemu, ale jednak niestety notowania nie powalają. Mozazaur, Parazaurolofa mi dajcie, moi drodzy, bardzo proszę. No ale dobra, jest mozazaur, także tyle dobrego. Okej, wszystko sobie sprzedajemy. Tego nie możemy wytworzyć, bo co? Bo jest kolejka. Okej, dalej lecimy sobie po mozazaura. Nie chcę. Archeomnitoninus. No i tutaj też wydaje mi się, że możemy sobie polecieć jeszcze raz.
Tutaj w dalszym ciągu nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o rozbudowę parku. Tak, tutaj kiedyś będzie takie faktyczne skupisko, główne centrum tego parku, główne atrakcje. Powiedzmy, mam na to jakiś plan, ale jeszcze nie będę zdradzał szczegółów, ponieważ sam ich jeszcze nie znam do końca. Ale mniej więcej tak to będzie wyglądało. Okej, Skamelina nam się odblokowała, ale ona nie jest nam teraz absolutnie do niczego potrzebna. Może by tak odrobinkę przyspieszyć tę ekspedycję. Czy my tu mamy jakieś ulepszenia? No mamy, ale na te różne minerały i tak dalej. Pieniądze już mamy, więc w zasadzie tych minerałów nie potrzebujemy aż tak bardzo. Jedno niech sobie będzie, ale niech kopią szybciej. Fossil Center. Co my tu mamy? Inventory Space i Extraction Speed. Okej, to niech tak zostanie. Mamy 3 drużyny do badań, ale w zasadzie nie są nam one potrzebne, bo nie bardzo jest co tak naprawdę odkrywać. Paleobotanika, ale to na razie nam nie jest w żadnym stopniu potrzebne, bo to jest do dodatku z sanktuarium, z tego co pamiętam. Building Upgrades, co my tu mamy? Incubation Speed, może jeszcze nie. Też na razie nie jest nam to w ogóle potrzebne. O, no proszę, sabotaż. Okej, bierzemy sobie w takim razie jedną z naszych załóg i jedziemy, bo oczywiście nie mogą pojechać sami, bo co, bo jest sabotaż i tak dalej. Także robimy restart naszych elektrowni. Odrobinkę takie przypomnienie dla wszystkich początkujących graczy, co należy zrobić, kiedy mamy sabotaż i nie jesteśmy w stanie wysłać tam żadnej załogi z Ranger Team. Także no niestety, ale trzeba tam pojechać samemu do elektrowni i zresetować je ręcznie. Misje takie drobiazgowe, ale niestety trzeba je przejść. Reboot. I reboot. I to by było na tyle. I park znowu powinien działać. No tu jeszcze chwilkę musimy poczekać, bo oczywiście ulepszenie, które zamontowaliśmy w Expedition Center, zacznie dopiero działać od następnej wyprawy. Sprzedajemy. To też sprzedajemy. Sympatyczny dinozaur. Uwielbiam ten gatunek. Mozazaura w pierwszej kolejności, żeby to się nam jak najszybciej wszystko robiło. Okej, musimy sobie jeszcze poczekać. Tu dalej lecicie po mozazaura. To akurat się nie będzie zmieniało przez najbliższy czas. To w sumie możemy sobie skończyć przy okazji. I nie mam pojęcia, czy parazaulofa już będę miał, czy muszę jeszcze poczekać. Jak my tam stoimy z parazaulofem? Aha, no 97%, także niestety, ale jeszcze nie, także musimy jeszcze chwilę wytrzymać. Co sądzicie na ten pomysł? Tu mozazaury, a tutaj parazaulofy? Chyba będzie okej, nie? Mozazaury lepiej trzymać w tym większym wybiegu, bo naprawdę mam problem z tym dinozaurem. Rzadko go wytwarzałem i nie do końca ogarniam, o co tutaj z nim chodzi. Nie pamiętam, czy pokazywałem w poprzednim odcinku. Mamy jednego Baryoniksa, żeby troszkę nam podbijał statystyki. O, tutaj ma wybieg, tak powiedzmy, na styk. Wody też tak na styk, ale jest zadowolony. Z tej wieży go chyba nie widać. Halo, Baryoniks? O, tu jest. Ładny, udany dinozaur, nie powiem. Może sobie polować na rybki, może sobie jeść mięso, także powinien być zadowolony. Ranger Team 3, bo nie wiem, czy tam ci już zdążyli wrócić, niech on sobie uzupełni. Tu nie trzeba, tu nie trzeba i tu też nie trzeba. Okej. Okay. Wszystko wiemy. Ile mamy genu tego parazaulofa? Może się już uda, może byśmy mogli to zrobić. 97%. Jakie są modyfikacje już zamontowane tutaj? Success rate i hatch. Okej. Okay. Idziemy sobie zobaczyć, co nam tu przywieźli. W pierwszej kolejności mozazaur i parazaurolof.
sprzedajemy minerały. Ojo, ile się tego tutaj. No niestety nie mamy parazolofa. Szkoda. Okej, niech te archominitoninusy się wytworzą. Tak, bardzo trudne słowo. To nie. To tak. To nie. To tak. No i mozazaur oczywiście również, żeby już mieć to jak najszybciej z głowy. Zrobimy sobie cięcie i widzimy się, kiedy już będę wytwarzał mozazaury i parazaulofy. Co wy na to? Także widzimy się za chwilę. No widzimy się po cięciu. Parazaulofy już są u siebie w zagrodzie. Już je przeniosłem. Mozazaury również już nam się... Nie, majazaury, nie mozazaury. Mozazaur to był inny dinozaur. Ale nie pamiętam. On był... no tak, no przecież mozazaur był tym... wodnym, który żył w lagunie. A tutaj mamy majazaury. Okej, okay, nieważne, mój błąd. Okej, okay, tamte niech się wytwarzamy cały czas tutaj. W międzyczasie sobie działamy na potrzeby naszego parku, żeby on się cały czas rozwijał, żeby nie było przestoju i żeby nasze materiały mogły powstawać troszkę częściej i troszkę płynniej. Tutaj niech się majazaury geny wytwarzają. Tutaj też niech dalej sobie idą incubator carnivore. Może później. Ale zaakceptuję. Okej, tu nam się robi. Te już sobie tutaj żyją. Żeby parazaulofy były szczęśliwe, potrzeba przynajmniej 4. Ja zrobiłem 5. Ale jak są 3, to cały czas im spada komfort. Ale się drą. Bardzo gadatliwe. Także muszą być minimum 4, żeby one były zadowolone. Tu jest nasz obiekt, który chyba jest głodny. Także... Dajmy żryć. Przy okazji ten niech sobie odnowi. Tutaj też i tutaj też. Jak tam nasze mozazaury? Jeszcze chwilę. A, on nie może tu wjechać, bo tutaj w międzyczasie zrobiłem tutaj kolejny wybieg. Ale nie dla dinozaurów, które będą z tej misji, tylko po prostu od tak. Postawiłem również hotel, bo jak się okazało, mam przeludnione parki, było 97% przeludnienia. Także na to również warto zwracać uwagę, bo ma to wpływ na ocenę naszego parku, nasze facility rating. Tak więc hotele również są ważne. No generalnie tak, no mam tutaj 2 hotele, tak, no ale no nie mam tego z niczym połączonego. Jeszcze niby mogę gdzieś tutaj już też postawić, jakoś sobie rozplanować kolejkę, ale nie bardzo jeszcze wiem gdzie, nie bardzo jeszcze wiem jak bym chciał to tutaj mieć. Także no to jeszcze wyjdzie w praniu. No ale wydaje mi się, że gdzieś jakoś coś takiego można by już tu wstępnie, powiedzmy, postawić. I niech to na przykład będzie sobie tu. Ale to jest tylko i wyłącznie wersja robocza. Nie przykładam jeszcze do tego zbytnie uwagi, może zajmę się tym poza materiałem, poza kadrem. No i wszystkie nadwyżki genów możemy oczywiście sobie sprzedawać. Bo nie są one nam do niczego potrzebne. Także to jest nasze teraz źródło dochodu, które w zasadzie będzie, skończy się dopiero, kiedy skończą się skamieliny. Majazaury gotowe, tak więc bez zbędnego przedłużania wypuszczamy je na wolność. I zobaczymy, co tutaj się dalej wydarzy. Nie specjalnie przepadam za tym gatunkiem. Nie podoba mi się po prostu. I przy okazji misja nam się zrobiła jeszcze, znaczy kontrakt. Czy ja mogę jakoś sobie zobaczyć jego statystyki i takie już konkretniejsze? Chyba nie. Tak, wiem, że track niekompletny, tak wiem. No i on też potrzebuje przynajmniej kilku przedstawicieli. Mam nadzieję, że też wystarczą 4, bo tyle sobie zaplanowałem, że wytworzę, ale w sumie... Asekuracyjnie na szybko, niech już gdzieś tam się wytwarza jeszcze jeden. Okej, okay, są już 2. Gdzie jest nasz pracownik odnawiający te no. Ojejku, podajniki z jedzeniem, dobrze, tak? Chyba to chciałem powiedzieć. Ale nie mam pojęcia gdzie on jest. Jedzie tu. A no tak, bo on był tu. Teraz jedzie tu i dopiero pojedzie tam.
porządku. Majazaur, tu jest nasz numer jeden. Są trzy na wybiegu, czyli powinien być jeszcze jeden i powinno być w porządku. No ale w razie co, piąty też już się wytwarza. Trzy już nam wyszły. Także spoko. Skamieliny. Sprzedajemy sobie minerały, bo to nie jest nam do niczego potrzebne, tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Super, ten gatunek też mamy. Zarąbiście. Mozazaura sprzedajemy. Wszystko możemy już sobie powolutku sprzedawać. Zaraz będziemy mieli odkryte większość gatunków, jakie możemy sobie tutaj znaleźć. Achieve a total guest count of at least 3,5 tysiąca gości. Okej. I co? I to na tym polega ta misja? Czyli brakuje nam jeszcze 150 gości. Okej. Ale wiem, jak na to z tym sobie poradzić. Jak tam nasze majazaury? Tak. Tak jak mówiłem, potrzeba czterech przedstawicieli z gatunku majazaura, żeby on był zadowolony, żeby nie czuł się samotny. No wychodzi tutaj jeszcze, robi się piąty. Także nie będzie żadnego problemu. Ja sobie zrobię ankylozaury tak Z2 myślę, żeby sobie podciągnąć do tych 3,5 tysiąca gości, żeby wykonać misję. Jeżeli właśnie macie taką misję, że nie mogę zrobić żadnej modyfikacji jego wyglądu? Dlaczego? Przecież mam odblokowane wszystkie geny kosmetyczne. No, nieważne. Okej, będą sobie dwa ankylozaury. I te dwa ankylozaury wrzucę sobie tutaj, bo wydaje mi się, że ten wybieg wyszedł dosyć ładnie. Jest taki w miarę ciekawy. Jeszcze tutaj myślę, że dorzucę jakieś kamyczki, ewentualnie jakąś kłodę, którą przedstawiałem w polecanych modyfikacjach. Będzie to miało tutaj troszkę więcej uroku. Karmnik oczywiście na widoku, żeby zwiększyć widoczność naszych dinozaurów. Sceneria. I postawmy sobie... A tak na brzegu niech będą sobie, co wy na to? I jedna taka w poprzek. Wydaje mi się, że to będzie miało ręce i nogi i dodajmy sobie może jeszcze jakiegoś kamulca gdzieś tutaj, żeby podbić troszkę... No nie, ten będzie za duży. Żeby troszkę jeszcze dostawać punktów tutaj za scenerię. No to też ma. Mały, bo mały, ale jednak ma wpływ. Majazaur gotowy do wypuszczenia. On już sobie tutaj niech wychodzi. Ciekawe, czy ten piąty majazaur wystarczy, czy... O, nie tu. Jeszcze 70 gości. Okej. To sprzedajemy, to też sprzedajemy, to sprzedajemy. Bardzo chcę już mieć te dinozaury. O, Gallimimus, Archomnitonimus, czy jakoś tak się to wymawia. Jednego z nich już mamy gotowego. Spoko. Który jest chory? Dobra, oni niech jadą je szczepić. Czy tu jest brama? Jest brama. A my skupmy się na naszych majazaurach. Ciekaw jestem, czy to będzie koniec, żeby osiągnąć 3,5 tysiąca gości, czy to jeszcze coś tu się będzie wydarzy. Czy coś tu się jeszcze wydarzy? Aktywujmy kontrakt od pani doktor, bo będzie nam potrzebny. Profit from expedition sales. Aha, 200 tysięcy za sprzedaży minerałów i skamielin. Szkoda, że nie pojawiała się ta misja chwilę wcześniej. No, nieważne. Nie można mieć wszystkiego. Jak tam nasze ankylozaury? A drugim możemy już w sumie tutaj sobie rangerem przyjechać, żeby zaszczepić ankylozaury i przenieść je do nowego wybiegu. Cena wskazówka odnośnie ankylozaura? Nie lubi towarzystwa. Maksymalnie chyba 3 z drogi. Wszyscy z drogi. O, przejechałem gości. I to tak konkretnie przejechałem, że aż upadli. Jeszcze nie widziałem nigdy, żeby gość upadł. Gdzie tu była brama? Tu była brama. Okej. Wypuszczamy. Ja w sumie zrobię to ręcznie. Będzie szybciej. Stryk. Stryk.
Dobra, ty już śpisz? Open the gate. Albo mam lepszy, jeszcze inny pomysł. Dajmy mu zadanie. Transport. I wygląda na to, że zrobiliśmy misję od Izaka. Ta-da. Także jak widzicie i macie taki problem właśnie, że nie wiecie jak osiągnąć jakiś dany próg gości, po prostu wytwórzcie sobie jakiegoś dinozaura, którego już macie, albo gatunek dinozaura, który byście chcieli mieć i jest gotowy, ale jeszcze go nie macie wypuszczonego. To jest naprawdę jedna z prostszych misji, troszkę z takich szybszych misji, no ale to również niestety trzeba przejść, żeby iść dalej, żeby odblokowywać kolejne geny. Mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Z waszej perspektywy będzie to bardzo krótki materiał, ale z mojej niestety jest on troszkę dłuższy ze względu na to, że musiałem to właśnie odblokowywać i poza kadrem. Generalnie nie wiem ile wyjdzie z tego materiału. Podgląd pokazuje mi materiał 43-minutowy, ale... I to cały czas się nagrywało. Ja nie robiłem cięcia, wy będziecie to mieli jako cięcie, ale tutaj było non-stop coś nagrywane, w razie gdyby coś dziwnego się tutaj wydarzyło. Zapraszam do moich następnych materiałów. Jeżeli ci się podobało, subik i łapka w górę oczywiście mile widziane. Napisz mi jakiś miły, sympatyczny komentarz. Ja przypnę ci wtedy serduszko. Jeżeli chciałeś się na przykład jakoś wyróżnić, tak jako mój widz, również możesz napisać mi coś miłego. Mi będzie również bardzo miło z tego tytułu. W tym momencie będę się z wami żegnał. Zapraszam do następnych materiałów, tak samo jak do moich wcześniejszych materiałów. Nie przegapcie następnych odcinków. Na razie. Trzymajcie się. Piąteczka.